Witam Was, drodzy, 7 października i pozdrawiam z parafii ewangelickiej w Goleszowie. Boże Słowo przeznaczone na dzisiejszy dzień możemy przeczytać z pierwszej Księgi Królewskiej z 18 rozdziału 37 wiersza, jak również z Ewangelii Łukasza z 22 rozdziału i 32 wiersza. W Starym Testamencie czytamy tak. Eliasz modlił się. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz serca. Zaś w Ewangelii Łukasza Jezus powiedział do Piotra: prosiłem za Tobą, aby nie ustała wiara Twoja, a Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci moich. Drodzy, posłużę się na początku pewną historią, która jest może znana przez wielu z Was, ale posłuchajcie. Mówi ona o żydowskim bogobojnym rabinie, który przychodził codziennie do synagogi, aby oddać pokłon Panu. Jednego razu powiedział: Panie, oto ja codziennie przychodzę do Ciebie, a Ty jeszcze ani razu nie odwiedziłeś mnie w moim domu. Na to odpowiedział mu Pan: jutro przyjdę do Ciebie, przygotuj się na moje przyjście. Rabin wstał wcześnie, posprzątał mieszkanie, kazał upiec smaczne ciasto i czekał. Wtedy zakołatał do niego mały chłopiec i prosił: daj mi kawałek tego pachnącego ciasta. Rabin odpowiedział: przyjdź innym razem. Dziś ma mnie odwiedzić Pan Bóg. Nadeszło południe, a Pan Bóg jeszcze nie przyszedł. Ale do domu zapukał wędrowiec i prosił: jestem głodny i spragniony. Daj mi proszę jakiś posiłek. Na to usłyszał odpowiedź: dziś nie mogę spełnić Twojej prośby, bo w każdej chwili może przyjść do mojego domu Pan Bóg. Obiecał mi to. Ale dzień mijał. Miało się już ku wieczorowi. Znów ktoś zapukał do drzwi. Tym razem rabin był przekonany, że to Pan Bóg. Ale jakże był rozczarowany, gdy przed nim stanął człowiek ubrany w łachmany, brudny, zziębnięty i prosił, żeby dano mu płaszcz i żeby mógł się ogrzać, czegoś ciepłego napić. Rabin odpowiedział mu: przyjdź innym razem, a przyodzieję cię, ogrzejesz się, a nawet przenocuję. Ale teraz nie mogę się tobą zająć, bo w każdej chwili może przyjść do mnie gość, na którego tak długo czekam. Gdy minął dzień, a Pan Bóg nie przyszedł, rabin czuł się zawiedziony i następnego dnia w synagodze żalił się przed Bogiem. Na to usłyszał odpowiedź: trzy razy przyszedłem do ciebie, a ty mnie nie przyjąłeś. Drodzy, ta historia może być parafrazą dla lepszego może zrozumienia czy zobrazowania myśli, jaka zawarta jest w dzisiejszym fragmencie Bożego Słowa. Odezwij się, Panie, odpowiedz. Możemy nawet od siebie dodać: daj jakiś znak, że jesteś. Możemy tak wołać jak Eliasz i często może to robimy w obliczu doświadczeń, z jakimi się mierzymy. Może najczęściej wtedy, kiedy czujemy, że coś nas przerasta. Historia starotestamentowego proroka Eliasza pokazuje nam jasno, że on wiedział, że był pewien, że na Boga można liczyć. Choć doświadczał różnych momentów, nawet momentów zwątpienia, zwłaszcza wtedy, kiedy jego życie było prawdziwie zagrożone. Ale ufał, że Pan Bóg ma moc, by wyciągnąć go czy podnieść z każdego upadku. Nieraz może, drodzy, my oczekujemy, że Pan Bóg da o sobie znać w jakiś szczególny, niezwykły i spektakularny sposób, ale przy tym niestety przegapiamy Jego realną obecność. Na przykład w rozmowie z drugim człowiekiem, kiedy możemy okazać mu swoje zainteresowanie, swoją pomoc, swoją obecność. Jest tak wiele okazji, by przekonać się, że Pan Bóg odpowiada na nasze prośby. Nie zawsze dzieje się to od razu. Nieraz musimy poczekać, innym razem mamy może jasną odpowiedź. Wołanie Eliasza o Bożą interwencję miało szczególny kontekst. W obliczu wieloletniej suszy spowodowanej bałwochwalstwem Izraela Pan Bóg dotknął ich karą. I była ona tak dotkliwa, że Eliasz wstawiał się za lud i prosił Pana o litość.
Wtedy Pan rozkazał zgromadzić na górze Karmel wszystkich Izraelitów i około 1000 proroków bożka Baala. Każdy miał wzywać swojego Pana i złożyć mu po ofiarę. Mimo gorliwego wołania Baal nie odpowiadał. Za to na oczach całego tam zebranego tłumu potężny Bóg dał o sobie znać, trawiąc ogniem ofiarę całopalną złożoną przez Eliasza. Jego wołanie Pan usłyszał i wszyscy przekonali się, kto ma moc. Nie bój się, ale ufaj, droga siostro, drogi bracie. Nawet dziś Pan Bóg ci towarzyszy, choć może nie czujesz Jego obecności, ale On czuwa i nie pozwoli, aby spotkało cię coś złego. Tak jak Jezus zwracał się do Piotra słowami: prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci moich. Te słowa mogą być i są do nas kierowane. Mamy przecież wielkiego orędownika u Boga, Jego Syna, bo On wstawia się za nami, byśmy mogli doświadczać wręcz namacalnie każdego dnia Jego siły, Jego mocy i Jego mądrości. Wiara nie jest naszą zasługą, ale jest darem, który mamy stale pielęgnować i umacniać się w niej. Niech to będzie słowo dla nas na dziś i niechaj ono nam towarzyszy. Amen. Wszystkiego dobrego.